Jeszcze się nie zameldowaliśmy, poszliśmy do sklepu na jakieś tam małe zakupy i słuchajcie, patrzcie, jest po prostu proszek do pieczenia. Przepiękny, po prostu takie mają tutaj ładne, wiecie, design opakowań. Na przykład tutaj są jakieś zapachy do samochodu, kremki do rąk. Patrzcie, jakie ładne wszystko. Lejsy gourmet. A patrzcie tutaj, ja myślałam, że to są jakieś takie kratki, jak u nas przysmak świętokrzyski, albo ewentualnie kukurydza do prażenia, a to są pistacje z takim gościem. Cześć, zapraszam Was na nietypowy haul spożywczy. A nietypowy dlatego, że z takim oto widokiem. Jest to haul hiszpański. Z Hiszpanii. Zakupy za 50 euro. I już Wam pokazuję. O, pod światło nie widać, ale nie chcę Wam brać tego widoku, więc... Tutaj, słuchajcie, jest płyn do czyszczenia lamp, no i uniwersalny taki, trzy wiedźmy, więc się skusiliśmy, bo nazwa jest śmieszna. W sumie nie musieliśmy się okazało kupować, bo jest tutaj, ale ja sobie bez płynu i ręcznika papierowego wyjazdu nie wyobrażam, bo ja wszystko muszę czyścić, więc tutaj jest jeszcze ręcznik papierowy. Mamy bardzo fajną panią gospodynię, więc zostawimy po prostu jej. Tutaj mamy dwa croissanty z czekoladą na śniadanko. Tak są pakowane, każdy pojedynczo niestety. No ale w sumie, jak się kupuje jakieś 7 Days czy coś, no to one też są w folii. W Polsce tutaj wzięłam dezodorant taki mały, bo nie mam swojego. Jest, Piotrek ma tylko Old Spice, a nie bardzo... Znaczy, ładny jest zapach Old Spice, ale może jakbyśmy nie używali tego samego. Więc wzięłam sobie taki mały. Właśnie nie wiem ile on ma. A, 50 ml, więc mogę go z powrotem wziąć do Krakowa. Bo tu jest bagaż podręczny, więc tutaj Piotrek jakieś ciasteczka wziął. Chyba zbożowe lub owsiane z czekoladą. W ogóle tam wcześniej Wam nagrałam, może mi się uda dołączyć, to są takie śmieszne produkty tutaj, bardzo takie ładne opakowania. Że tam chyba, nie wiem, z pół godziny byliśmy w tym sklepie, nie? Bo wszystko tak oglądaliśmy. Tutaj jest, boże, żel, dżem. On jest chyba z... Ty mówiłeś, że z granatu, ale... Ale chyba faktycznie. Guava. Co to jest guava? No ale taki dżem Piotrek wziął, bo chciał spróbować coś lokalnego. Cytrynka jedna do herbaty. W ogóle byliśmy w Sparze, bo jak wyjeżdżaliśmy z lotniska, to widzieliśmy Lidla, ale... Nie zajechaliśmy do tego Lidla i potem już nie było żadnego Lidla, tylko były same Spary. Tutaj jest chorizo, kiełbaska dla Piotrka. Taka też lokalna. Dla mnie jest tutaj napój boże, owsiany. Widoczek, muszę robić przerwę na widoczek, wiesz? Jutro na śniadanko będziemy jeść... jak to się nazywa? Boże, Piotr, ja mam sklerozę. Co ty chciałeś? Ale nie, szakszukę. Szakszukę z ciecierzycą. Wzięliśmy jabłek kilka, ale chyba się wysypały. W ogóle będę musiała to wszystko umyć, bo do szakszuki wzięliśmy jaja i jedno nam się rozbiło i całą torbę mi ubrudziło. Muszę ją wyprać na szybko, bo to jest moja torba na plażę. Tutaj jest masło. Też się okazało, że na miejscu są różne tam olej i tak dalej. Ale no nie wiedzieliśmy do końca, co tutaj zostaniemy. Pomidory do tej szakszuki. Chleb, który jest właśnie z jaja gdzieś, uwalony białkiem. Więc muszę go tu przełożyć, za chwilę wyczyścić. Tutaj mamy resztę tych jabłek. I też to jest jakieś brudne. Mandarynki. Piotrek mówił, że w Hiszpanii właśnie teraz jest chyba sezon na mandarynki, czy coś w tym stylu, czy że kwitną, rosną, kwitną, co ty tam mówisz o mandarynkach? Rogi rosną, ale teraz jest dużo mandarynek. Wzięliśmy jedno takie piwo cerveza na spróbowanie, ale inne niż Korona. I o, coś tam jeszcze, chyba jedno jabłko powinno tam być. Tak, jest brudne z białka. Tutaj są te jaja. Tam jest właśnie to jedno biedne rozbite. I jeszcze wzięliśmy zgrzewkę wody, już jedna wypita. No i
to jest 50 euro, ale tak sobie, jak wiecie, rosła ta cena tak na tym czytniku, to tak myślę, Jezu, ale dużo pieniędzy, ale potem sobie tak pomyślałam, kurde, przed chwilą byliśmy na śniadaniu, no bo jak przylecieliśmy, no to poszliśmy na śniadanie, no w sumie dopiero za jakiś czas, jak dojechaliśmy na miejsce i tak dalej, no i tam zapłaciliśmy 15,30, czyli jakieś 60 ponad euro, Boże, złotych, 60 złotych, no to wiecie, jedno śniadanie, tutaj mamy tam na kilka śniadań w sumie jakieś przekąski, jakieś środki czystości i tak dalej, no to w sumie nie jest źle, tak myślę. Dobra, żegnam się z Wami, chyba że chcecie jeszcze zobaczyć coś, ale to może Wam pokażę później. Pa, pa! Ci co, myłam właśnie jabłka i zauważyłam łyżeczkę w zlewie i się pytam Petrusia, a co ty tą łyżeczką jadłeś? A on mówi, że lody. I zapomniałam, że jeszcze lody kupi. Jezu, ty dużo tego zjadłeś! Z opakowania! Lody z migdałami nugatowe. Takie lody. Też hiszpańskie chcieliśmy spróbować.